Rejestrując się w platformie GamerHash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze The Division i będziemy chyba kończyć fabułę. Mam takie lekkawe wrażenie. W poprzednim odcinku udało nam się wykonać misję Rosyjski Konsulat i doszliśmy do wniosku, że musimy się rozprawić z największym bandytą, czyli jakimś tam gości, nie pamiętam jak on miał na imię, ale możemy chyba zaczynać Zgromadzenie Ogólne. LMB's last foothold on the island is the last place you'd expect those sons of bitches to hole up. The United Nations. And since nobody's going to pass any sternly worded resolutions to get them out, it's up to us. We've got ears on their comms and eyes on the compound, and it's clear this is where Colonel Bliss wants to make his last stand. It's also likely they're still holding Chernenko there, the Russian scientist they extracted from the consulate. We take out Bliss, we chop the head off this snake. We take out that site, and they got nowhere to run. Captain Benitez's troops will mount an assault on a key LMB position. That should distract them enough for you to breach their perimeter and shut down their auto turrets from the inside. Once that's done, we can launch the main assault, trap Bliss like a rat. But it all hinges on you. Dobra, czyli mamy załatwić Blissa i będziemy mieli pomoc JTF, jeżeli wyłączymy wieżyczki, a wyłączenie wieżyczek będzie bardzo kluczowym zadaniem. Mamy się tam przedostać, wyłączyć te wieżyczki i szturm rozpocząć, przynajmniej się powinien rozpocząć, więc póki co to możemy pounikać tych przeciwników. Szkoda, że możemy mieć tak jakby jedną kluczową umiejętność, ale na to wojczy ta kluczowa umiejętność jest takim, można powiedzieć, że overkillem, który jest bardzo potężny, więc na razie co to mamy apteczki na Q, leczenie na T i jeszcze wieżyczkę na E, więc fajnie. Ta nasza umiejętność kluczowa, czyli nasze leczenie na T, niby leczy nam 40% życia, a potem jeszcze chyba 80% życia i to natychmiastowo 40%, więc raczej to powinno nas uratować przed szybkim zgonem, na to wychodzi. Nie wiem zbytnio jak mógłbym tam dotrzeć, ale na to wychodzi, że kurde pomyliłem drogi. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, to nic od poprzedniego odcinka się nie zmieniło. Trochę tylko posprzedawałem tamte przedmioty, więc mam więcej monet. I chyba tyle. Też w sumie no to mamy niby ten karabin Scar L w ekwipunku, jeszcze na wszelki wypadek jakby był jakiś bardziej pancerzony przeciwnik, bo ten PP-19, czyli ten PP-Bison chyba, to ma jedynie podkręconą szansę na kryta, więc na przeciwniku z większym armorem może sobie nie poradzić. Dobra, czyli ładunki, dostaniemy się do środka. Dobra, podnieś. Szkoda, że musimy ten cały sprzęt kupować, nie mogą nam dać za darmo, jak mam uratować cały świat. No to jest dla mnie trochę bezsens w tych wszystkich grach, że musimy swój ekwipunek kupować i tak dalej. A sprzedawcy nam nie dadzą go za darmo, jak mamy ratować cały świat. No dobra, mamy chyba misję ostatnią, z tego co widziałem to jeszcze niby mamy po tej misji jeszcze jedną chyba. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale zobaczymy. Czemu ten snajper... Aha, bo to jest ten ulepszony. Miałem przez chwilę mindfucka, czemu ten snajper dalej do nas mierzył, a zapomniałem, że przecież miał armor. Więc najwyraźniej zanim zbijemy armor, to jest niewrażliwy tak trochę. Niby może się tam schować, niby przygwożdżenie dostanie, ale snajperzy na mniejszych poziomach, tak dostali w łeb, to właśnie przestali celować, tylko się chowali. Dobra, zabity. Kozacko. Ła. Aha, od tej. Dobra. Przeładowanie jeszcze. Nie no, fajny jest ten bizonik, tak szczerze, w sensie ja go nazywam bizon z CSa głównie, ale powiem, że przyjemny jest. Spodziewałem się, że to będzie jakieś gówno. Niby obrażenia ma mniejsze niż Scar L, ale kryta wali znacznie potężniejszego, więc coś za coś. Jak ja tam mogę się dostać niby? No... Zbytnio nie mam pojęcia. Już ja tak nie wejdę. No nie wejdę. Może ten dyk. Tak, jeszcze tutaj do góry. Aha, nie dam rady. Ciekawe. Tak, ja mam niby tam wejść. Drzwi są pozamykane chyba. Wszędzie jest ten drut kolczasty. Jeden już niby przeciwnik do nas szedł, więc raczej o to właśnie tutaj chodziło. Zrobione. A, że zaczekaj na JTF, aż sforsują bramę, dobra. Ten przeciwnik nas uratował trochę. Tutaj mamy pełne. Mogę, fajne mają te banery, flagi, czy co to tam jest. Jak oni to sforsują, podłożą ładunek i tyle, czy coś specjalnego tutaj będzie. Mają w ogóle jakieś M-ki na to wychodzi. Okej, no to spoko, niech sobie forsują tą bramę. Aha, już? A, no to spoko. Weźcie do tunelu, dobra. Dobra, lecimy z naszym gangiem. O kurde, wieżyczki. Weźcie do tuneli, no to jest tutaj chyba. Doszli do wyłomu w murze, no to... Nie wiem, co my mamy tutaj zrobić, no przecież tam jest mój wyłom w murze chyba. No dawajcie, że musimy tych przeciwników tutaj pozabijać. Czy jak? Kurde. Aha, na strzał umarliśmy. Ciekawe. Co my mamy tutaj zrobić? Dobra, sypnęliśmy. Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić niby. Mamy dotrzeć do wyłomu w murze i przecież już dotarłem. Tylko że tam muszę, nie wiem, wejść? No to co jest? Doszli do wyłomu w murze. Aha! Pojawiło nas gdzieś indziej, spoko. Musimy te wieżyczki wyłączyć, no tak. Ale spakowało się coś wcześniej chyba. Punkt kontrolny, na pewno. Czy musimy ich wyeliminować? Z takiej odległości karabin trochę nie ma sensu. Ale dobra. Możemy tego. Proszę. Dobra. Nasza umiejętność kluczowa się jeszcze odnawia. Naszego Skara jeszcze nie opłaca ich chyba bić. Chociaż może na odległość. Coś wykombinujemy. Nie, nie idzie chyba nic ostrzelić. Więc możemy w sumie popuszować. Trochę oberwaliśmy, ale spoko. Oni mocniej. Niech tylko tutaj przyjdzie jeden z drugim. O kurde, granat. Ha. Fajnie, że to nas uderzyło. Na minimalnym zasięgu chyba. Kurde, no boję się trochę na nich iść. Dobra, musimy chyba podejść. Dobra. Jeszcze trochę ich tutaj zostało niestety. Dajesz? Ajajaj. Jakby jeszcze raz w głowę dostał, to może byśmy go od razu zabili. Pięknie. Dobra, łatwo. Jeszcze ostatni tutaj nam chyba został, tak? Nie. Kolejni idą. Dobra, to są na szczęście normalni przeciwnicy, nie żadni ulepszeni. Skąd ja dostałem? Aha, z przodu chyba hita. A jeszcze tutaj. Kurde bela, no. Gra naprawdę. Że nie granatami się posługują jeszcze. Ha. Włam się do parking, na parking podziemny, dobra. Tutaj na pewno będzie cięższy przeciwnik. A, no tak, bo mieliśmy te ładunki wzięte. Zapomniałem. Dobra, jak jest to już podłożone. To co, to wybuchnie tak teraz? O, dobra, więc tutaj chyba, o właśnie. Co to jest? No, nic ciekawego na to wychodzi. No już widzę przeciwników, spoko. Chyba wszyscy normalni z tego sobie, za żadnego fioletowego znaczka. Więc macie tam wieżyczkę, żeby szybciej nam poszła misja. Jeszcze możemy tego tutaj Zabić chyba. Nie, jednak nie. Ci płoną, więc możemy poraszować. Znaczy oni też mogą przeskakiwać i po ogóle. Cało trochę dla nas. Dobrze, że nie mogą używać umiejętności, w sensie, że ich nie mają. Tylko my jesteśmy specjalni, robiąc tego słowa znaczeniu. Dobra, zabity, jeszcze jeden. Tak. Przydałoby się przedostać na naszą dubeltówkę. Jako broń poboczną, mniejszą. Ale najwyraźniej nie ma jeszcze na to czasu. Zbliżają się, no dobra. Przeczekamy jakoś może. Kurde, trochę ich tutaj jest. Nie cieszy mnie to. Ale dobra, musimy włączyć te zasrane wieżyczki. Wtedy JTF będzie mógł bić. Więc superancko. Możemy niby apteczkę użyć, ale wolę już tą naszą, jako umiejętność. Dobra, pięknie. Jeszcze chyba tutaj ostatni przeciwnik został. Nie, jeszcze paru. Kurde, że oni aż tyle strzałów mogą wytrzymać. Tylko mi w prawdziwym życiu jakby to wyglądało. Dobra. Kurde, jeszcze więcej. Dobra, na to wychodzi, że to jest już ostatnia fala tutaj. To nawet nie ci ulepszeni, więc spoko. Pasny Grand go dobił, więc łatwo. O je, nie no, z tą tarczą to sobie chyba jaja robicie. No dajesz, dajesz, bizonik. Ale on krzyczy. Aha, i tarczą się zas... A? Czy ten ogień nic nie robi za osłony? Przecież to nie ma żadnego sensu. To powinno się tak zagrzać, że chłop powinien się już dawno zesrać. No, może to coś... No... Parę hitów dostał niby. Tu nawet parę ładnych hit... Amunicja nam się kończy. O, cię pieron. A żadnego odnowienia tutaj nie ma, więc kozacko. Jednak może mu tak jakby w głowę trafić, ale to już zależy od szczęścia, na to wychodzi. Masz tam granat. Przeskok. Kurde. O, pięknie, krwawienie go chyba zabiło. Aha, kolejni. Ja już amunicji nie mam. Kurde bela, no. Aha, jeszcze to przeładowuje pół godziny. No, żeby coś was... No, może się cofnę, może tutaj było jakieś odnowienie. Niby trochę amunicji dostałem. Dobra, nie ma sobie chyba sensu tam już wracać. Boję się o progres trochę. Ale dobra, może tutaj coś podrobi. O, jest! Jaka łódka. Tylko, że nam nie pokazał ile dostałem, ale coś tylko chyba 800 amunicji do Bizona. Więc kozacką. Sakuj wieżyczki. Kurde. Dobra, jeszcze się napiję łyka. Można chyba lecieć dalej. Hakowanie wieżyczek. Nie lubię tego. Aha! Za osłony nas walnęła. Wydaje mi się, że już nie ma sensu tam podchodzić na blisko, więc musimy chyba... Aha, jeszcze więcej tych wieżyczek jest. Ale trzeba chyba przeczekać. Odnowimy sobie życie. Musimy się tam... A, kolejna wieżyczka tutaj. Myślałem, że jedną po drugiej musimy schakować. Dobra, poczekam na HP. Że musimy jedną po drugiej schakować. Tutaj się okazuje, że jednym przyciskiem je chyba wyłączymy wszystkie. Dobra, HP zregenerowane. W pewnym stopniu. Ała, 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 ała. Nie, proszę! Co nas tak wywaliło? Już nas zdetonowało w sekundę. Jakim cudem... Co to są za wieżyczki niby? Nie wiem naprawdę jak mamy niby tam podejść. Nie, jeszcze nas cofnęło na początek. Dobra. This is taking too long. We need those turrets turned around and the main gate open now. Udało mi się chyba. Strzelamy tych przeciwników. Góra. Ja nie mogę. Takie łatwe naprawdę. Nie no, ja nie wierzę, że wystarczyło. Sobie zaraz pokażę drogę, jak tutaj doszedłem. A na razie sobie odnowimy życie. Aha, fajne hity. Dajesz, odnawiaj się, proszę. Możesz strać tego przeciwnika. Apteka ostatnia. Kurde, no co nas tak bije? Wystarczyło aptek, jak byliśmy przy tym dziedzińcu, przyjść na lewo, za tamtą osłonę z tyłu i przez drabinę. I tyle. Więc trochę śmieszne, że tak to działa właśnie, ale no dobra. Zaliczone, zaliczone. But we believe Keener and the Russian are still in the building as well. I've tasked JTF squads to search for them, but if you see them, don't hesitate. Aha. Dobra, apteka. Nie no, ta apteczka nas gówno leczy, tak szczerze. Nic nas nie leczy. Nie no, może trochę przegijałem, coś tam nas wyleczyło. Wieżyczka, kampienie. A, ulepszony, no pewnie, że ulepszony medyk. A my apteczek nie mamy przecież. Granat zapalający, macie tam. Powinien to nieźle potraktować. Dobra. A, on ich wyleczył za full HP? No ten medyk jest naprawdę broken. A my już umieramy. Dobra, oznaczeni są. Ła. Ten medyk chyba sam się nie wyleczy. Albo armora sobie nie wyleczy, więc chociaż tyle. A, snajperzy, nie no. Więcej tych przeciwników, po co tak mało? O ja, ale to nas fajnie uleczyło w sumie. Chyba to był talent tego medyka, to leczenie. Nie no, no czemu wszyscy muszą się kryć za tych osłon i są leczeni co sekundę? No, no chłop się kryje za osłony. Dobra, wreszcie. Co to jest? Aha, to jest leczenie tego medyka. Dobra, czy można to zniszczyć tak jak nasze? To byś się udławił tym leczeniem, Pecie. No, no fajnie sobie radzi akurat ten nasz PP-19 bizonik na tych opancerzonych przeciwników jednak. Sądziłem, że to będzie gówno lekkie. No, przeskakuj, rzesz. No, ta gra to jest naprawdę śmieszna. Nie wiem, to przyklejanie się do osłon jest tak useless, tak nieprzydatne gówno. Także to, że przeciwnicy mogą się kryć za osłon, mogę tak na, nie wiem, z 5 minut sobie czekać, aż zmarnujemy wszystko. To jest bezsens totalny według mnie. O, dobra, tutaj dane chmury. O kurde. Nieciekawie to wygląda. Rekonstrukcja jest zakończona, włącz echo. Dobra, włączono. Punkt kontrolny, tak jest. Bliss, the LMB, they're over. I'm getting our immunologist out of here. Engage with division personnel on site and muddy up their tactical read. We'll rendezvous later. Sir. Sir? A już? Dobra. Tutaj nic, no spoko. Doszli do sali zgromadzeń, ułożę klawiatury. No to here we go. Dobra, uzupełnienie amunicji przyda się bardzo. Raptor, no spoko. Am I understood? There is no wall, sir. JTF forces are in the building. Your helo is prepped and you need to evacuate now. Mother. Wait, I'm coming out. The General Assembly Chamber, go! No powiem, że ciekawie to wygląda. Nie będę ukrywać, ani obijać w bawełnę. Apteczki mamy jedną. A w zasadzie można powiedzieć, że dwie. Bo niby ta nasza z umiejętności jeszcze, ale ja jej nawet nie traktuję jako apteczkę, bo ona mało nas leczy. Mogłem sobie może niby ten upgrade wymienić już, ale tyle się z nim męczy, więc chyba zostawię go. Poślimy mu tam parę granatów. Coś tam niby mu zadaliśmy, a to jest i tak za daleko trochę. Więc przyda się trochę go poraszować chyba. To i tak. Aha. Aha, jeszcze tutaj idą kolejni. Chyba. Nie no, on tego granatu no ucieknie, ale... Coś tam niby mu zadaliśmy. Pan Raptor. No spoko, ciekawie to wygląda. Nie będę na razie wychylać, chociaż może... Masz tam granat. 6 koła niby obrażeń dostaje. Chyba w ciało, mam wrażenie. Dobra. Jakoś na razie idzie. Powiem, że powoli, ale lepiej powoli niżeli w ogóle. Trzymałość chyba nam starcza póki co. Zaraz wieżyczkę postawię, więc może tam wyrównamy rachunek, jeżeli chodzi o... Aha, zadane obrażenia. Nie do końca, ale spoko. Apteczka. Kampimy się, nie wychylamy ani sekundy dłużej. Dobra. Już trochę lepiej to zaczyna wyglądać. Aż tam może granat jeden. Profilaktyczny. Aha, pewnie, że nic mi to nie zadało. Sobie ucieknie na czas, ale tutaj jest już w naszej lekkiej pułapce, bo... Aha, wrócimy mu tam wieżyczkę. I on już nie powinien stąd wyjść. Aha, on jest za szybki. Mam wrażenie, że on naprawdę... Ten Raptor, nie bez przyczyny się nazywa Raptor. Chyba przez jego szyb... O, 50 000 obrażeń. Łatwo. No, chciałem mieć taką kamizelkę kuloodporną. On jest nieśmiertelny na niej. Ech. 654 tylko? Jaki to był granat? Aha, bo to był chyba granat dymny. A to cicheca. Dobra, w sumie możemy go obejść. Nie będziemy czekać jak pies na pana. Dobra, dostał parę hitów. On się spakował, czy co? Chyba tak. Hm. Ścianę możemy też uszkadzać, na to wychodzi. Zrobione. Nie, kurde, dobra, zbierzemy sobie wszystko kabura. Gdzie oni są? Z przodu. Że tutaj był właśnie niebieski przedmiot. Kurde, celownik tylko. Nie no, więc ich jeszcze tutaj idzie? Z której? Aha, tu. Wciąż już na tyłach go mamy. Nie, że oni są 1 na 1 z nami. Chyba ich coś boli. Przydałoby się odnowienie amunicji trochę. Ale może gdzieś tutaj coś będzie się kryło dla nas. Dobra. To jest chyba ulepszony przeciwnik, nie? A, bo to był obraz. Taki fioletowy, dobra. Dał radę. Dajcie odnowienie amunicji, no proszę. Może tutaj, bo coś się świeci. Nie, no to pewnie będzie szuflada. Aha, pewnie batonik albo jakieś inne nieprzydatne gówno niestety. No dobra. Czas lecieć dalej. Jest chyba, tak, uzupełniałem amunicji. Szkoda, że granatów nam nie uzupełniło. Ciekawie to wygląda. A że ja go nie trafiłem niczym wcześniej? Ora, może jednak nie taki zły jest ten Scar, jak myślałem wcześniej. Doszli do sali z granatem, czyli mamy tam. Dobra. To mu póki co nie leczy armora. No i to byłoby posrane, jakby mu to leczyło armor. Kurde, no, wyleczy go to. Tak, wyleczy trochę. Ojej, dobra. Jest. Jeszcze kolejni. Dobra, niech będzie apteczka. Granatów nie mamy nic, mamy jedynie dymne, ale dymne wolę sobie zostawić na sytuację zagrożenia życia. Mamy snajpera oczywiście u góry chyba. Wow! Co to były za obrażenia? No nie, medyk. Tutaj kto jest u góry? Snajper. Ulepszony jeszcze. O mi bro. Na braku apteczek dużo nie zrobimy. Więc czekajcie. Zdolności. To leczenie. Urządzenie leczy bardziej skutecznie, może nawet podnieść zdrowie. Autoleczenie 5. Długość leczenia 48. Dobra. Ja sobie wziął to. A, nawet nie zmieniło nam? Że nie leczy bardziej skutecznie, może nawet podnieść zdrowie, okej. Okay. Przypisz. Ale czemu ja nie mogę tego wyekwipować? Dobra, wreszcie, tak. Musimy teraz poczekać, aż nam się cooldown zmniejszy, dobra, mamy to. Więc teraz jak klikamy Q. Aha, no tak, bo to jest ten granat taki. Nie trafiłem nim. Wieżyczka nam tutaj nic nie da. Nie możemy tam nawet do nich podejść. Ja już nawet nie mówię, nie mam mowy o rzuceniu im tam wieżyczki. Musimy tego snajpera wyeliminować, a musimy najpierw armor zmić. Zniszczyć. Ale to nie może się oczywiście stać, bo on ma tam zasraną apteczkę. No, żadnym strzałem spośród trzech nie trafiłem. Czy ono to wyleczyło jeden pasek tylko? Nie, no to jest kompletne useless gówno to. Muszę umiejętności, niech będzie tutaj. Umiejętność aktywna, aha. Czy nie możemy? Zdolności. Ja bym chciał może sobie przypisać tutaj tą tarczę. Jaka część obrażeń przyjętych przez użytkownika wykorzystywana jest do leczenia. Dobra, przypisz. A, przypisz i teraz muszę to, użyję umiejętności. Zamiast tej wieżyczki teraz. A, jeszcze musi nam się odnowić, no pewnie. Tylko problemem jest to, że ja mam w broni bocznej strzelbę, więc muszę sobie ją zmienić na... Oczywiście, że nie mogę jej sobie zmienić, bo nie mam nic. O to utknąłem tak szczerze. Jeszcze ja wziąłem tamtą umiejętność. No pewnie. Ja mogę jedynie używać tej strzelby. A może jak zejdę na dół, to coś się zmieni. Aha, no jeszcze padłem. Nie no, ja teraz utknąłem na tym poziomie, tak szczerze. Ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. Gdyby nie tamten zasrany snajper, to może bym coś porobił na tego medyka. A muszę sobie te umiejętności posmieć, bo one są z dupy wyjęte, naprawdę. dało radę. Nagrało się, nagrało się. Łatwo. Agent, this room contains any intel the LMB has on Manhattan. Find a terminal and download everything. Jakiś terminal, ale gdzieś to może być. Dobra. Nie no, taktyka była już posrana. Siły wroga, pewnie. Nie, jeszcze więcej ich dajcie. Za mało ich. Powiem, że akurat to ta nasza umiejętność specjalna na T, to leczenie jest tak strasznie mocne. To gdy dostaniemy obrażenia krytyczne, sprawia, że nie umieramy. To jest naprawdę bardzo, według mnie to jest bardzo mocna umiejętność, która jest oczywiście przydatna. Też trochę mi się amunicji pokończyłem, więc sobie wziąłem to odnowienie amunicji przy przeładowaniu, czy coś takiego na tym naszym polu, co było wcześniej. Dobra, jest. A, Domino. Oj, Domino. Domino był chyba w Egzorcyście, z tego co pamiętam, na Netflixie. Tak, Domino to był ten chyba demon. Nie. Kurde, już nie pamiętam zbytnio. Ale najważniejsze, że kojarzę z tego serialu. Dobra, jak ten już wykończony, to mógłbym tutaj może... A, jeszcze kolejne siły wroga? Pewnie, dajcie ich więcej, za mało ich. Dobra, mam plan chyba. Schowam się tutaj, żeby mnie całego objęła osłona. Ała, nie, 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 nie. Bez apteczek to te misje robi się tak ciężko. Jakby poziom trudności był chyba, nie wiem, ekspercki. Albo jakiś najwyższy. No nie! A, dobrze. Ja muszę tylko tych gości tutaj wytłuc, no to spoko. Muszę bałem, że wszystkich od nowa. O, i mamy apteczki jeszcze. Po granacie jakimś fajnym, więc... Jednak się nie popłaczę. Jakbym miał od nowa likwidować tego snajpera i jego medyka, to bym się chyba popłakał. I to tak naprawdę, bo strasznie długo mi na nim zeszło niestety. Tak, mamy przewagę wysokości nad nimi. To spoko, nie mam zbytnie pojęcia jak mógłbym stąd zejść, tak szczerze. Nie zabijając się przy tym. Ale zobaczymy, macie tam wieżyczkę. Dobra, przydało mi się tego Domino zabić, więc masz tam granat, może to coś da. Fajnie, że to mu nic nie zadał. Aha, jeszcze krwawienie. No spoko, dajcie te granaty, dajcie. Z chęcią przyjmę jeszcze więcej. Wreszcie! Ja pierdzielę, tyle się tutaj namęczyłem. Ile jeszcze chyba nigdy w tej całej grze. Dobra, pozbieramy sobie to wszystko. Pancerz jakiś. Na pewno będzie... A, już mamy taki, można powiedzieć, że mityczny. A, obniża nam jeszcze. No to sztynks trochę. Tutaj chyba już nic nie mamy, więc musimy teraz pomówić z panem oficerem. Aha, tutaj u góry. Nie no, naprawdę, tak się namęczyłem na tej misji. Ileże chyba nigdy. Ale dało rady jakoś pozabijać tych gnoi. Mogło być szybciej. Mogło być też wolniej, ale jakoś dało radę. Gdzie jest ten oficer? To oni? No, póki co to ja... Aha, rozmawiamy. Drogi śmigłowiec. A, dobra, już pomówione. Poszli na dziedziniec. Brak strefy... Co? To my z tym bossem walczymy, Blissem? Z tym przywódcą? Czemu on jest w śmigłowcu? Albo w helikopterze. Nie wiem jaka jest różnica. Jest dość interesujące, tak szczerze. Get that arrogant fuck out of the sky. That helos have got the master turret control. But if you can get to each turret, you should be able to realign the manual. Dobra, gdzie są te wieżyczki? Moja raczej dużo nic robi, ale może na tych wzniesieniach są. Nie, to jest zniszczona już chyba. W każdym razie atakowanie śmigłowca zadaje mu obrażenia, więc spoko. Nie wiem, gdzie są te wieżyczki zasrane niby. Ale teraz może... No pamiętam, że tutaj była jedna, co nas namierzała ciągle. Może tutaj coś będzie? Jest. A, mamy użyć, dobra. Zadają, pięknie. Małe obrażenia, ale zawsze coś. Oho! Dobra. To przydałoby się kolejną wieżyczkę jakoś aktywować. Jakąś inną. Ale póki co zapalimy gumę. Odczuję ten śmigłowiec za plecami naszymi, to tak dosłownie. No wiem przecież. A czemu on nas ciągle namierza? Tylko nas. Nie no, trochę obrażeń mu tam bijemy niby. Ale tu powinna być kolejna wieżyczka chyba. Nie ma, albo czekajcie, jeszcze trzeba to obejść. Jest, dobra. Użyj. A w takim razie tamta go już nie bije? Tamta wcześniejsza? Dobra, trochę obrażeń już tam dostał niby. I dostaje w dalszym ciągu, już chyba nie. Nie wiem, czy atakowanie go w taki normalny sposób coś daje. Na pewno coś tam dać da, skoro mamy taką opcję. Ale czy dużo? Już raczej dość kontrowersyjne. Połowa armora mu już została, więc w sumie spoko. Tutaj raczej nie przeskoczymy jednak. A, jednak nie. A czemu ci agenci JTF w ogóle w niego nie strzelają? Albo strzelałem, ale to tak mało nie bije. Kurde no, jakieś tam niby hity dostaje. No dobra, czemu ciągle... Dobra, to było akurat dziwne, ale przynajmniej już nas nie atakuje tak jak wcześniej. Może tutaj coś będzie? Ajajaj, dobra, bieg. Jest coś, użyj. A ten helikopter jest naprawdę posrany, tak szczerze. A, nie możemy oczywiście skoczyć, bo czemu? Mielibyśmy? On już ma praktycznie pancerze, tak mało mu zostało. O kurde. Rakietynkami sobie strzela. No dobra, to jeszcze tutaj możemy pójść, chyba. Skok? Tutaj nie damy rady chyba, więc powinniśmy dać radę raczej... No, naprawdę nic? Aha, no przejdziemy, ale już tam widziałem drabinę, więc raczej po tej drabinie dostaniemy... A, jeszcze tutaj jest jedna, dobra. I tutaj u góry, oby był ten panel. Tutaj nic. Tutaj chyba coś jest, ale nie wiem, czy to aktywowałem. Nie, nie aktywowałem. No to genialnie. Darmowa wieżyczka. Ajajaj, nie wiem, czy jak zmienimy broń, czy przypadkiem będziemy mieć full amunicji. Byłoby to raczej fajne, znaczy do końca, no nie wiem, dobra. Udałoby się teraz pouciekać trochę. Dobra, on już praktycznie HP nie ma ani nic, więc możemy chyba do kolejnej wieżyczki się udać, chyba to jest kolejna. Jeżeli to nie ta sama, nie, to jest ta sama, dobra. Musimy się wycofać trochę. Ła. Mamy jedną apteczkę tylko. Niby w zapasie jedno życie, bo nasz talent mamy, tą umiejętność specjalną. Kurde, jak on blisko jest, co jest? Szybko. Nie, proszę. Gdzie on jest tutaj u góry? Czekajcie, gdzie? A, jeszcze normalnie przeciwnicy. No spoko. No dajesz. Szkoda, że nie możemy tak jakby jednej części po drugiej niszczyć. To byłby według mnie fajny efekt. Ale no dobra. No nie, już rakiety chyba strzelnie, jeszcze nie. No żeby was coś... No i musiałem... No i służyło nam się niestety. To wskrzeszenie można powiedzieć. Jeszcze kolejni... Skąd on nas strzela? Aha, tutaj. No czemu ten helikopter ciągle musi być nad nami, nie nad jakimś agentem JTF, no. To jest bezsens totalny, no. Jak ja mam go niby pokonać? Już on już dawno powinien wybuchnąć. Nie odpuszczaj, no dobra, no nie odpuszczę tak łatwo. Dobra, proszę, niech będzie. Dobra, jest wieżyczka, aktywuj. Teraz się pobawimy, pecie. A, wieżyczka go niszczy. No, no, no! Prawie. A. Uff. Już? Pokonany? O! Kurde. Dobra, on spada. I co, będziemy musieli... Ale o kurde! Ale się zniszczył budynek. Misja ukończona? You broke the LMB's back. Nobody's going to be sweeping neighborhoods telling people join or die at gunpoint. Not without Bliss. Łatwo. Still going to be squads of them out there, but without the big man, we can handle them every day and twice on Sunday. No i łatwo, yes. Osiągnięcie 30 poziom postaci. A, jeszcze gadają. Secure quarantine center over in the Tenderloin. It's where the JTF screen civilians for access to Camp Huntson and to work with the relief effort. We got 80 people housed there. You need some help when you get a chance. Okej. A właśnie jeszcze coś mówią. Osiągnąć 30 poziom postaci, aby wybrać dla siebie poziom świata gry. Odblokowano codziennie misje i zdobyć kredyty Feniksa oraz najlepsze wyposażenie w grze. Możesz wydawać kredyty Feniksa u dostawcy sprzedawcy specjalnego w bazie operacyjnej, dobra? Zależy się od chłani strefy mroku i sprawdź swoje umiejętności w... Dobra. Za aktualne gry będziemy regularnie dodawać nową zawartość PvE i PvP. Okej, zrozumiano. Dobra, mamy wyjście. Ile itemków? To są itemki? Chyba tak. No to sobie pozbieram jeszcze. Magazynek. Broń. Jakaś ulepszona coś tam. Tutaj kolejna broń. No nie zmarnuję tak fajnego, legendarnego, nie, wyśmienitego łupu. Na marne, dobra. Uchwyt, kurde, no tylko dwie bronie. No dobra, gdzie jest to wyjście? Tutaj chyba. No powiem, że... Wow. Nie spodziewałem się walki z helikopterem. Gdzie my mamy to wyjście niby? Aha. Teraz tutaj. Dobra. Powiem, że nie spodziewałem się walki z helikopterem. Sądziłem, że to będzie dokoksany gość w jakimś armorze. A to się okazało, że jednak nie. Mieliśmy helikopter, który wytrzymał zajebiście dużo pocisków. Praktycznie wszystkiego zajebiście dużo, co według mnie jest strasznie dziwne, bo taki helikopter raczej powinien paść szybciej. Mam takie wrażenie, bo jednak albo śmigło by mu się uszkodziło, albo coś, a tutaj ten, no to wytrzymywał tyle pocisków, że to był szok. Zmarnowałem na niego chyba 900 amunicji. Z broni głównej, z broni bocznej tam nic nie strzelałem akurat, bo z shotguna dużo by to nie zadało. Wieżyczki wykorzystałem i to też bardzo dużo mu obrażeń biło. Więc kluczem jest akurat zastosowanie wieżyczek. Nowa misja, nieznany sygnał, dobra. Tak nie jest zespół, tak. Our favorite homicidal traitor Aaron Keener is still out there and he's still got Chernenko with him. Read Keener's file sometime. It's quite interesting. And we don't know where Amherst is either, or what else he might have up his sleeve, but there's hope. Oh, no. Dr. Candle's got the DCD on the road to a vaccine. You broke the LMB's back and the cleaners, and the Rikers too. We took the city back like we promised we would. We're not done yet. As long as the Dark Zone's out there, we've got our work cut out for us, but We're on our way to finally saving the city. And with it, maybe something more. Not bad for the second wave, don't you think? Dobra. Unidentified shade tech beacon located. Coś tam z sygnałem było mówione. Która to jest misja? Nieznany sygnał. 5. raport, poziom przeciwników taki i taki. No... O, strzeżono ośrodek kwarantanny. Dlatego teraz odblokowałem smacze gniazd, wymagane DLC, no pewnie, że DLC. Więc póki co kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka, siemka.